Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach na bieżównanie reakcji trymeryzacji etynu. Ile decymetrów sześciennych tego związku chemicznego odmierzonego w warunkach normalnych przereagowało, jeżeli przy 80% wydajności otrzymano 2 mole benzenu? No to jak już wiemy, że jest benzen, mamy w ogóle trymeryzację, no to 3, etyn. Nad strzałeczką piszemy. Wszystkiego mamy 3 razy więcej. Czyli powstał nam tutaj benzen. Ok, jeśli przy 80% wydajności otrzymano 2 mole, to ile? Jak mamy 100%. Procenty nam się skracają, 0 też, 1, 4, no i 10 na 4 to 2,5 mol. Ok. Z zrównania reakcji widzimy, że z 3 moli substratu, czyli tego naszego etynu, powstał nam 1 mol benzenu. Zatem, aby otrzymać 2,5 mola benzenu, przy reakcji musiałoby wziąć udziału 3 razy więcej etynu, czyli 7,5 mola. My mamy obliczyć, ile decymetrów sześciennych tego związku chemicznego odmierzonego w warunkach normalnych przereagowało. 1 mol gazu odmierzonego w warunkach normalnych to jest stała wartość wynosząca 22,4 decymetra sześciennego na mol. My to będziemy mieć tego 3 razy więcej, czyli 7,5 mola. No to mamy już wszystko. Wymnażamy i otrzymujemy 168 decymetrów sześciennych etynu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.